dzień, dobry wieczór. Z tej strony Starki ponownie. I cóż, jesteśmy w grze Elden Ring i dziś, w tym oto epizodzie właśnie, idziemy zmierzyć się po raz kolejny z Radagonem i tym czymś, co po Radagonie następuje, i zakończyć tę przygodę. I tak, słowem wstępu, dzisiaj jesteśmy znowu z tym mieczem oraz z zaklęciem Czarnego Płomienia. Nie, z jednej wielkiej przyczyny. Zabójczyni bogów, zabójcy bogów. No. Zabójstwo bogów. A my, co chcemy zrobić poza innym, że... Co my chcemy zrobić innego niż zabić bogów, no. Wydaje mi się, że to najbardziej stosowny zestaw, jaki mogłem przygotować na to wszystko. Przy czym jeszcze tak z góry dodam, jeśli obecny zestaw nie zadziała, zawsze mamy jeszcze alternatywną opcję o nazwie Nagakiba, która jest przygotowana do tego, żeby... Jak to się nazywa? Brakuje mi słów teraz. No, Nagakiba z tym zaklęciem czarnego ognia, które jest. Ale tak, wstępnie mogę powiedzieć, że czarny ogień jest naprawdę skuteczny. I zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście nie ma jakichś mechanik, że naprawdę jeśli wróg jest skategoryzowany jako bóg, czy to nie jest tak, że dajmy na to czarny ogień będzie wtedy bił znacznie więcej. Bo jeśli tak, to by tłumaczyło moje wcześniejsze spostrzeżenia w różnych dziwnych miejscach. A jeśli nie, no to nie wiem, czym tak jest. Czy tak mnie się wydawało. Bo żeby nie było, to sprawdzaliśmy przecież też zwykły ogień w różnych momentach i... No nic z tego nie było, więc tak. No, muszę być ostrożny. I najpierw zarzucić błogosławieństwo ognia. Znaczy jakie ognia? Drzewa w pobliżu mojego kolegi. Łzy. Jeśli to zrobimy, to może się uda przeżyć. I mi, i jemu. Dobra, mamy to. Pierwsza połowa za nami. Teraz tylko ta gorsza część. Przy tym wielkim, grubym czymś, czego nazwy nie pamiętam. Okej, eldeńska bestia, więc tak się to dziadostwo nazywało. Adekwatna nazwa, bo jest eldeńskie i jest bestią. Okej, uniknąć teraz żółtego ognia eldeńskiej bestii. I uciekło se, oczywiście. Gdzie jest mój kolega? O, tu jesteś. Dobra, proszę, dostajesz regenerację, ciesz się z tego. I trzeci strzał, okej. I czwarty strzał, dobra, czwartego nie unikłem. Ale blisko było. Blisko było, dobra. No to chyba pora na... Przeznaczoną śmierć? Nie, oczywiście. Byle uderzenie zawsze będzie przerywało nam te zaklęcia. To jest takie smutne. Ale dobra, jak tutaj za to? A tutaj nadal pięknie. Poda tylko, że tak... Poza tym, że tu pięknie, to nadal obrażenia nie są jakieś wspaniałe ponad wszystko. Bo lepiej by było, gdyby były jeszcze potężniejsze. Ktoś mi wytłumaczy, co się stanęło, bo ja totalnie nie rozumiem. Poza tym, że muzyka teraz jest oczywiście spokojniejsza. Okej, teraz trzeba biegać. Nie można się zatrzymać, A, okej. W ten sposób dziadostwo chce mnie podejść. Że chce mi kolegę unicestwić. Okej. A teraz kolega, chodź tutaj, bo nie możesz mi zginąć. Więc się lecz, proszę cię kolega, od moich magii regeneracyjnych, bo bez ciebie sobie nie poradzę. Okej, spokojnie. Spokojnie, Gwiezdny Kluczu. Nadal jesteś na wygranej pozycji. Jeszcze to ugrasz. O ile nie stanie się coś dziwnego. Okej. Eldeński krąg tworzy. Jak ja to nazwałem sobie. Trzeba szybko uciec. Dobra, kolega żyje. Jeszcze odnowimy mu regenerację na wszelki wielki. I będzie dziwna eksplozja. Dobra. Zauważyłem to wszystko. Butelki się kończą, a co za tym idzie, kończy się możliwość ratowania kolegi. Niedobrze. Bestia nadal żywa.
Hej, pomyślcie, że będę musiał ją pokonywać kilkukrotnie. Nie. Nie. Nie wiem, czy dam radę. Kilka razy się z tym męczyć. No cóż. No cóż. Nie udało się. Ale kolega przeżył. To jest ciekawe. Bo zawsze on mi padał. No dobra, dobra. Skoro to nie wyszło, to pora spróbować ponownie. Jeszcze raz z tym mieczem. Nie ma sensu od razu zmieniać na Nagakibę. Chociaż nie ukrywam, Nagakibą też z chęcią bym spróbował. Ewentualnie, jeśli uda się przejść tym mieczem, to Nagakiba będzie pokazana w akcji, chociaż chwilowo, na drugiej bitwie, bo pamiętajcie, że czekają mnie co najmniej dwie bitwy z tym dziadostwem. Co najmniej dwie, oczywiście podkreślam, bo może być więcej. Jeśli zakończeń jest więcej niż dwa różne. A póki co tak, dzyń dzyń, unikaj, dzidy, mówię unikaj, nie daj się złapać w dzidę. Giń. Giń, mówiłem. No, dobra. Dobra. Chyba nauczyłem się nawet mniej więcej momentu, w którym powinno się unikać jego uderzeń co niektórych, więc dobrze. Okej, tego jeszcze nie umiem. Okej, tutaj było łatwe, jak już ruszył młotkiem, dopiero wtedy. Okej, jeszcze przy okazji łyknijmy butelkę. Na wszelki wielki, żeby potem nie płakać, że zginiemy na pierwszej fazie. Tej, która jest łatwiejsza znacznie. I tak, znowu zacząłem panikować z unikami, przez co zostałem trafiony. Ja muszę się nauczyć, że z unikami nie wolno panikować w tej grze. To nie Dark Soulsy, w których unikami można spamić ile się chce i tak nic ci nie będzie. No ale dobra. Kolega, proszę, prezencik. Mam nadzieję, że dostałeś regenerację, jeszcze zanim spotkaliśmy się z tą bestią. Jeśli nie, to zaraz się narzucę i tak. A póki co bij, zabij. Postać. Okej, będzie pluł ogniem, czyli trzeba iść jak najdalej od tego czegoś. I będzie wiał, dobra. Ciężko mi zobaczyć w sumie, czy kolega ma, jak go ostatnio nazywam, regenerację, czy nie. Dobra. Dobra. Okej. Dobra, przeżyłem. To się liczy. Okej, kolega też jeszcze żyje. Nie wiem, czy się regeneruje, ale żyje i to się liczy. Okej, piękny cios. Zachwiał to bestią. Więc dobrze. Dobrze. Błogosławieństwo, bo ja go nie mam, więc nawet jeśli ty go masz, kolego, to mi się przydasz. Błogosławieństwie. Okej, nie wiem, co ona robi, ta bestia, ale mi się to nie podoba. A, ledyński krąg tworzy. Żeby z tego uciec, trzeba po prostu skoczyć, bo jeśli nie skoczy, jeśli dotknie cię to przewrócisz się i po tobie będzie. Nie zdążysz najprościej w świecie. Eldeńskie gwiazdy. Moc bezużyteczności przeciwko mnie wykorzystywać, tak? No wstydziłabyś się, bestio. Okej. Okej. Nie wiem, czym jest ta bestia naprawdę do końca, ale ta bitwa jest taka... Mówiłem, że odejmuję powagi tamtej bitwie, ale... Pomyśleć o tym jako o czymś... kompletniejszym. Że Radagon i Marika byli tylko... naczyniem tego czegoś. To jednak dodaje jeszcze bardziej tego... powagi i... wielkości tej bitwie. I wydaje mi się, że chyba wszędzie da się tutaj poruszać. Na całe nieszczęście, że tak to powiem. Dla mnie szczęście, ale dla bestii nieszczęście. Dobra, dobra.
Muszę być bardzo ostrożny, bo nie chcę się wkurzyć, że nie udało się. I mamy to. O ile nie będzie trzeciej fazy niespodzianki, to mamy to. Eldeńska bestia padła. Eldeński wizerunek. Co teraz? Dobra. Okej, teraz jest to, o czym myślałem. Moment zakończenia. I można stąd wyjść. Czyli w dowolnym... Gdybym to wcześniej wiedział, to trzech palców jeszcze nie usuwał. Bym się stąd wyteleportował, bym nie musiał... Bym po prostu zapisał teraz, a nie przed walką z tym dziadostwem, noż! Ale wiecie, to jest wina tego, że nigdy nie można było z tego wychodzić, no ale dobra. Dobra, w takim wypadku widzimy się za chwilę, jak zrobię kolejną kopię zapisów, po to, żeby chociaż te dwa zakończenia wam pokazać bez konieczności trzeciej walki. No, dobra. Tak więc, już kopia zrobiona. I w tym oto momencie powiem wam tyle. Do pokazania będzie więcej niż trzy zakończenia, gdyż mamy taką fajną opcję jak tutaj. Podstawowe zakończenia. Teraz dotknij i proszę, napraw, użyj runu naprawy księcia śmierci. Właśnie. Tak więc będzie tutaj wiele opcji, jeśli o to chodzi. A jeszcze jest jedna runa, która zmienia zakończenie trochę, dostępna. Jest ona od talerza głowego. Więc takie. Oczywiście pokażę wszystkie te wersje z tymi runami, które są mi dostępne. Ale zanim coś, zaczniemy od przyzwania rani. Zakończenia, które wcześniej uważałem za te, które byłyby moim wyborem, moim kanonicznym. Ale jakie będzie w rzeczywistości te, które uznam za tak, to było to moje zakończenie, tak, to było to kanoniczne. Zobaczymy potem, jak ujrzymy wszystkie. Póki co przywołujemy rani, klękamy i zobaczymy, co się stanie. The battle is over, I see. No, bitwa się skończyła. Zrób, co do ciebie należy. Rani. A w ogóle ciekawe. Ciekawe, że Radagon i Marikat naprawdę ta sama istota. Wiem, że ten posąg niby to sugerował, ale... No, nie spodziewałem się tego po prostu w takim znaczeniu. Myślałem, że Radagon to Marika, w sensie nie wiem, że po prostu ma takie same znaczenie czy coś. A jednak było to dosłowne. Dobrze, zobaczmy co dalej. Zatem, że trzyma tą głowę. To every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness. As the path stretcheth into darkness. Let us go together. My dear consort eternal. Mój towarzysz na wieki. Ciekawe, czy było to dobrze przetłumaczone, bo... Może to było dobrze, ciężko mi stwierdzić, bo konsort nie kojarzy mi się z towarzyszem, ale... Tak czy siak. Pierwsze z zakończeń za nami. Pierwsze z trzech zakończeń, które są brane pod uwagę w achievementach. Więc cóż, nie będę pokazywał wam napisów, gdyż...
zaczynamy podróż po raz drugi. Głównie dlatego, że... nazywano. Teraz pora wczytać plik zapisu. I pora zobaczyć pozostałe zakończenia. Okej, dobrze. Jesteśmy już przy... no, wyborze zakończeń, by zobaczyć kolejne. Przy czym podam wam teraz taką ciekawostkę, opowieść, anegdotkę, jak zwał tak zwał. Wyobraźcie sobie... OBS mi wykrzaczył przed chwilą, ale jakimś cudem magicznym mój wspaniały plik z zapisem, czyli nie z zapisem, tylko ten z nagraniem, się nie usunął, nie skasował, nie uszkodził, pomimo tego, że to jest MP4. A MP4 zgodnie z logiką działania MP4 powinno zostać uszkodzone. Ale tak, nie będę może tutaj krzaczył, krakał. A jeśli tak się okaże, to trudno, będę musiał pokazać jeszcze raz ten to zakończenie, jeszcze raz walkę. Chociaż walkę i tak zobaczycie, prawdopodobnie, jeśli nawet... A jak to się nazywa? Nawet jeśli nie utracę tego, bo no, obiecałem, że pokażę wam też tą bitwę przy użyciu Nagakiby, no to pokażę przy użyciu Nagakiby. Ale póki co idziemy tak po zakończenia, a co za tym idzie, musimy odwiedzić wiele miejsc, w których byliśmy wcześniej. Okej. Okay. Tutaj był nasz ten nauczyciel. A, nie tędy, no tak. Nie tędy. To, którędy będzie szybciej, jeśli nie tędy? W sumie nie pamiętam. Ale tak, w ogóle musimy iść po teraz runę od talerza głowego, martwego. I to dosłownie sobie już tak skonsultowałem ze znajomymi, bo chciałem po prostu mieć pewność, że dobrze, ten jak to się nazywa, dobrze ukończę serię. Pokazując po prostu najwięcej, jak tylko mogę. Przy czym wiem, że nie pokażę wszystkiego. Dosłownie jedna rzecz, której nie pokażę. Albo jeśli mogę pokazać, to... jakby to najłatwiej powiedzieć... nie do końca wiem, jak ją pokazać. I tutaj mogę nawet powiedzieć, o co chodzi. A pamiętacie na pewno tego dziwnego czerwonego ducha? Nie. To jest twierdza okrągłego stołu, którego nie ruszałem, bo mi prosiła ta od ulepszania naszych duchów. Pokrój meduzy, czy naszego klona, by nie ruszać. No to tak, on ma cały swój wątek. Bardzo prosty, bardzo szybki, polegający dosłownie na tym, że musimy zebrać wszystkie te klątwy siewuczek, co się tam nazywało. Znaleźć jego... jakby znaleźć go jeszcze w paru innych miejscach, wygrać z jego inwazję i dostaniemy za to runę. I tyle. Ale, że nie wiem, gdzie szukać tych klątw siewu. I póki co nie chce mi się ich szukać i nie chcę na razie go sprawdzać, to... no mówiąc szczerze, po prostu... prawdopodobnie... o ile nie dostanę zaraz szybkich informacji, gdzie wszystko znaleźć, jak szybko jego wątek zrobić, to pominę po prostu. Bo tak, nie czuję, żeby to było aż takie potrzebne. W szczególności, że z tego, co mi wiadomo, większość tych zakończeń i tak jest bardzo podobna. Jedne co to będą się różnić może niektórymi tylko słowami. I tak, teraz to mówię już z premedytacją, bo dosłownie niedawno, przed chwilą, mnie poinformowali o tym znajomi. A chcę wam to pokazać wszystko, bo uważam, że na to zasłużyliście. Przez to, że wytrwaliście z moimi lamieniami, z moją nieudolnością w tym Elden Ringu. Byliście wierni od początku do końca. Mniej lub bardziej, ale nadal. Więc tak, za takie zasługi chcę wam pokazać jak najwięcej. Teraz tylko jedno ważne pytanie. Gdzie jest ten talerz głowy? Z tego co wiadomo, to gdzieś w pobliżu Koloseum powinien być. Jego trup, ale go nie widzę. Więc o ile zaraz go nie znajdziemy gdzieś kawałek dalej, to niestety będę musiał pominąć wątek talerza głowego i nie wiem, czemu gra zaczyna czasami się przyspieszać i klatkować. A... jakiś martwy ktoś albo coś. A... i tak, tutaj nie widzę, tutaj nie widzę. Chyba, że zostałem oszukany i talerz głowy nie ma swojej runy, ani nic z tego typu. Może by miał, tylko żeby to się stało, to musiałbym jakoś inaczej... wątek talerza głowego pociągnąć, czy coś? Nie wiem, nie wiem, to no nie widzę, no. Więc no może po prostu jestem ślepy. A może coś, nie wiem. Ale tak, chciałem zacząć od pokazywania... wątku ten, jak to się nazywa, runy talerza głowego, ale chyba będę musiał... o, jakby to najlepiej powiedzieć... odpuścić. Chyba, że zaraz szybko zobaczę gdzieś tutaj wyjątkowo to wszystko. No, ale po prostu nie widzę. Zresztą ja tam... może tam jest?
Tam jest, ja go nie zauważyłem, czy jestem jałupem totalnym. I tak, wiem, że mógłbym wam to wszystko wyciąć, ale... Ten odcinek będzie krótki, jestem tego pewien. Przez to, że został dosłownie tylko ostatni boss, którego pokonałem znacznie szybciej niż się spodziewałem, że to zrobię. No i zakończenie. Więc nawet teraz takie moje gadanie, czy głupie kręcenie się w kółko, no, to wszystko teraz można pokazywać, bo nie ma co się tego obawiać jeszcze. I jeżeli ja byłem ślepy podwójnie, po pierwsze, że tutaj go na początku tu byłem i nie było go tu, a gdzieś tu leży, a po drugie, że tutaj go widziałem go niby, a tu go nie ma. No tak, chyba jestem podwójnie ślepy. Trudno. Nie znalazłem. Jeśli kiedyś odnajdę, to wtedy pokażę wam najprościej w świecie to, razem z ewentualnie runem tego ducha. I tak, mam nadzieję, że nie słyszycie za bardzo, ale mownicy puścili dosyć głośno muzykę. I w tym momencie pokażę wam runy naprawy Księcia Śmierci. Po czym pokażę oczywiście podstawowy, a potem zmagania z eldyńską bestią i płomień wściekłości zwany jako trzy palce. No, dobra, dawaj gościu. Okej, czyli robimy w sumie chyba podobną rzecz do tego, co Rani robiła w swoim zakończeniu. Raczej mówiąc, po prostu... Nie, ona trzymała głowę Mariki, ale jej nie przykładała w ten sposób. Bo ją przyłożyliśmy w ten sposób, ale poza tym to albo to samo, albo coś bardzo podobnego. A? Tak, albo to samo, albo coś bardzo podobnego. Bo teraz jest eldeński krąg z dodatkiem tego. Z dodatkiem runu śmierci. Tak jak chciała tego Fia. The fallen leaves tell a story. Of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn. Jak na razie nie świtu. Trochę dziwne to jest to określenie na Age of Duskborn, ale okej. No i mamy to. Zakończenie z eldyńskiego władcy, który uruchamia się za dowolne zakończenie typu głównego. I tak, teraz, gdy to mamy, po raz kolejny wczytuję zapisa i nawet nie będę tym razem ryzykował robiąc pauzy na tym nagraniu, po prostu zakończę ten plik i będę miał więcej montowania, ale tak, następny plik będzie kolejnym zakończeniem i mówię wam to tylko dlatego, żebyście się nie dziwili, jeśli będzie kilkudniowa przerwa pomiędzy odcinkami. W sumie nie tyle, żebyście się nie dziwili, co żebyście wiedzieli, dlaczego była taka przerwa, jeśli do niej dojdzie. Ale tak, może już więcej nie gadam. Wyłączam to nagranie, włączam kolejne, żebyście zobaczyli. I tak, wiem, że mówię się włączam, ale celowo mówię włączam, żeby wkurzyć tych, którym zależy na prawidłowym mówieniu. No dobra, jesteśmy znowu. Tym razem naprawiamy eldeński krąg po prostu. Zobaczymy, jaka będzie wielka różnica. Podejrzewam, że niewielka, jak mówiłem, ale i tak chcę wam pokazać oba warianty, żebyście potem nie krzyczeli, że nie pokazałem. I tak, po tym wszystkim czeka mnie tylko to, co najgorsze, czyli walka z eldyńską bestią po raz kolejny.
I powiem szczerze, nawet mi się to nie uśmiecha, ale obiecałem, że zdobędę wszystkie osiągnięcia. Obiecałem, że pokażę wam wszystko, co mogę pokazać. No więc to zrobię. Ale teraz tak. Odkładamy z powrotem głowę królowej Marice. Oraz Radaganowi, bo jak się okazuje, pokonując jedno, pokonaliśmy też drugie. I odnawiamy Eldiański Krąg w takiej postaci, w jakiej był. Złoty porządek będzie taki, jaki był. Nic się nie zmieniło. Poza tym, że teraz my zostajemy nowym władcą. To teraz my będziemy pilnować, by porządek i krainy rozkwitały. Chociaż nadal nie zmienia to niczego pod tym względem, że wyższa wola nadal będzie sprawować, jak to się nazywa, władzę i tym podobne. Ale mniejsza z tym teraz. No, i jak widać, trochę jest różnicy w kolorach. I może też korze liści? Ale poza tym nie wiem, czy jest coś takiego wielce innego, jak na razie. Ery rozłamu. Okej. Tak nazywa się najpodstawowszy z podstawowych zakończeń. I uderzyłem palcem w słuchawki. No dobra. W takim wypadku udało się po raz kolejny. I pozostało tylko zmierzyć się z tym wszystkim, nadal będąc właścicielem Płomienia Szaleństwa. Tak więc widzimy się za chwilę z tym. I trzymajcie kciuki, żeby Naga Kiba pokonała tą eldeńską bestię. Bardzo szybko. Dobra, no to i jesteśmy. I nasza Naga Kiba wraz ze wszystkim jest tutaj gotowa na to, by spróbować zmierzyć się z eldeńską bestią i Radagonem. No i tak, życzę mi szczęścia, bylebyśmy szybko to zakończyli. Bo im szybciej to zakończymy, tym szybciej zobaczymy ostatnie z zakończeń, które udało mi się odnaleźć. Tym szybciej będę miał 100% w Elden Ringu i tym szybciej odcinek zakończymy. A nie ukrywam, jestem tak zdeterminowany, żeby to wszystko zrobić, że tak. Mogę powiedzieć, że w ten sam dzień, w którym siedzę przy tym, to byłem jeszcze przed maleniem, więc tak. Tak, większość tych rzeczy, które mogliście widzieć w ostatnich dniach, zrobiłem w tym samym momencie. Ale dobra. Witaj, Radagonie, ponownie. Okej, unikłem i unikłem. Super. Teraz muszę tylko ten czarny ogień narzucić i szybko wykonać mój trik, żeby cię pokonać. Jak widać, czarny ogień jest bardzo skuteczny, tylko nie mogę znowu lamić z wyczuciem uników, bo jeśli zamiast wyczuciem uników, to skończysz to jak zwykle. Okej, tutaj zlamiłem z wyczuciem jego skoku. Przez pracę kamery, po części przez swoją głupotę. Ale dobra, dobra. Radagon akurat jest prosty. Tam w miarę prosty. To jest chyba najlepsze określenie. Żeby też nie obrażać bossa, bo zaraz zginę na nim, jeśli go za bardzo obrażę. Dobra, to chyba dobry moment na to, żeby... No, nawet bardzo dobry moment na to, żeby... z kolegą rzucić sobie grupowe uzdrawianie. Tylko Radagon, musisz pozwolić mi je rzucić, a nie tak się pojawiać znikąd i przeszkadzać w tym. O proszę, kolega mi pozytywnie zaskoczył. On też umie rzucić to leczenie. Wiecie, dlaczego mi to zaskoczyło? Ile razy je miałem ze sobą czy coś, ani razu nie widziałem. Podkreślam, żeby on mógł to rzucić. Ale dobra, Radagon pokonany Naga Kibą. Co prawda z mocno wyczerpanymi surowcami w postaci butelek leczniczych, ale pokonany. Super, więc teraz pora na eldeńską bestię. I bijemy jej niewiele mniej taką kataną, niż robiliśmy to olbrzymim mieczem. A to oznacza, że jest dobrze.
że może rzeczywiście mamy rzetelne szanse pokonać tą bestię. Gorzej, że kolega ginie. Ale tak. Okej, teraz trzeba biegać. Tak. Teraz trzeba biegać. No dobra, straciliśmy kolegę. Ale nie jest to powód do załamki. Wiesz, może dam radę nawet samemu ją pokonać. Teraz, gdy znam jej co niektóre triki. Okej. Zaczynając od tego kręga. Jak ja to mówię, eldyńskiego kręga. Dobra. I teraz gdzie to dziadostwo jest? Żeby mi na plec nie wyskoczyło. No i wyskoczyło mi na plec. Dobra, to było trochę pochopne, tak od razu butelki używać. No ale tak, czułem się zagrożony, no to użyłem. Dobra, teraz to już muszę. Teraz to już muszę butelki. Okej, teraz musimy biec przed siebie. Nie czekając na nic innego. Okej, unikłem. Nie unikłem i... unikł. Nie unikłem. No cóż, pierwsza śmierć na eldyńskiej bestii w podejściu do Nagakibon. W takim też wypadku widzimy się z powrotem na eldyńskiej bestii, ażeby was nie męczyć Radagonem. Dobra, eldyńska bestia. Eldyńska bestia. Ta... bardziej tajemnicza. Bardziej zabójcza. Bardziej olbrzymia część tego starcia. Złapała kolegę, niestety. Nie wiem, czy kolega to przeżyje. Miejmy nadzieję, że tak. Bo fajnie byłoby go mieć ze sobą jak najdłużej. I to nie tylko przez to, że jest ogólnie bardzo użytecznym wsparciem, ale też dlatego, że no po prostu fajnie by było mieć go ze sobą. Okej, teraz uwaga, na kogo się to skupi? Na mnie czy na kolegę? Na mnie na szczęście, dobra, czyli kolega przeżyje. Jeszcze. Dobrze. Okej, teraz robi eldyńskiego krąga, jak ja to ciągle nazywam. To jest bardzo proste, muszę tylko przeskoczyć to. I wyjść poza granicę. Oczywiście, że się nie udało. To jest tak, takie proszki, to będą... eksplodowały będą po prostu. No nie wierzę, jak ja zlamiłem. Dobra, może... może głupotą jest zmęczyć się tutaj z Nagakibą. Pokazałem wam, jak to wygląda mniej więcej z nią. Tak, chyba wrócę do miecza, którym udało mi się po raz pierwszy pokonać tego bossa. Łatwiej mi będzie. W teorii będzie zdecydowanie łatwiej, więc... no, wezmę go znowu i widzimy się za chwilę. Dobra, eldyńska bestia po raz kolejny. Tym razem z tym mieczykiem. Co, jak możecie się domyślić, może sugerować, podkreślam, może... z wygraną, jeśli będę mieć farta. Bo nadal, nie ukrywam, że to, czy mi się uda, czy nie, jest zależne w sporej też wielkości części od tego, jak akurat mi się to powiedzie z uderzeniami. Jakie ruchy zdecyduje się, bądź zdecyduje się nie robić mój przeciwnik i tym podobne. Okej, robi to, to nie wiem, co to jest za ruch, chyba, że to jest to. A, dobra, to. Dobra, teraz będzie robić eldyńskiego krąga, więc muszę być ostrożny. Lepiej to przeskoczyć od razu. O nie. O nie. O nie, 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 nie. Dałem się trafić. Na całe nieszczęście dla bossa i tak to przeżyłem. A, teraz robi to. Okej. Wszystko na niego poleciało, no. Dobra. A i tak przeżył. Sukces. Dobra, no niestety nie za długo. Nie za długo. Od początku wiedział tylko, że tak będzie, że nie musiał się przejmować tym, żeby usuwać płomień przed wejściem do drzewa.
No, będąc całkowicie szczerym, by nas się tym nie przejął. Bym tego nie zrobił wcześniej. W sensie, smoka pewnie i tak bym chciał pokonać wcześniej, ale no, nie męczyłbym się tak teraz drugi raz z tym dziadostwem. Okej, okay, robi to coś, więc biegnij. Biegnij, Gwiezdny Kluczu. Nie pozwól, by cię to dopadło. Okej. Okay. Wypuszczasz Eldyńskie Gwiazdy. Czyli wyrzucasz przeciwko mnie potęgę swojej bezużyteczności. Rozumiem. Chociaż też nie ukrywam, łatwiej by było na pewno sobie z tym radzić, gdyby to wszystko tak nie świeciało. Wtedy bym po prostu widział więcej, może udałoby mi się lepiej cię trafiać czy coś. Okej, okay, nawet nie wiem, co się dzieje znowu, więc tak. Najlepiej będzie, jeśli po prostu wypiję od razu butelkę na wszelki wielki. Okej, okay, muszę być ostrożniejszy. Dobra, zamacha się. To znaczy, że będzie robić ataka. I teraz tak. Tak. Okej, okay, jakaś eksplozja. Uda się jej uniknąć. Udało się, dobra. Jest dobrze, bardzo nawet. I tak. Okej, okay, unikamy. Cokolwiek ona chce tutaj zrobić, ta bestia. I może... Nie, to będzie kiepski pomysł. Okej, okay, podwójny krąg teraz będzie, jeśli się nie mylę. Na wszelki wielki łyknę, na wypadek gdybym miał właśnie to zlamić. Pewnie gdybym nie łyknął, to było już po mnie. Aha. To jest tak, żeby nie zginąć od razu, to zaryzykuję jeszcze czymś takim. I zginęłem przez to moje ryzyko pewnie. No. Ale dobra, tym mieczem jest dużo łatwiej. I w sumie mam jeszcze jeden pomysł, co mogę zrobić, żeby jeszcze bardziej sobie to uprościć. Jako, że tutaj się męczymy z tym wszystkim w taki, a nie inny sposób. Pora podmienić statystyki, to mocno. Przynajmniej na tyle, żeby jak najlepsze rezultaty osiągnąć z tego miecza. Nie potrzebuję teraz idealnych rozdań pod wszystkie inkantacje, które istnieją na świecie i tym podobne. Nie. Muszę mieć tylko na to, więc 38 wiary. Może tam 40 dla ładnego zaokrąglenia. Ale tak, spróbuję teraz właśnie jeszcze, jako że się z tym męczę, to dostosować sobie statystyki idealne pod walkę tym mieczem. Wiecie, jeszcze większe obrażenia, jeszcze potężniejsze ataki. Może się uda, może nie. Będę musiał przemyśleć. A jeśli nie, no to spotkamy się znowu przy Eldyńskiej Bestii. Dobra, jesteśmy na bestii, jak widzicie. Przy czym powiem szczerze, że zapomniałem włączyć nagranie od razu, więc jesteśmy tutaj, jak zbiliśmy jakieś max 40% zdrowia. Nasz kolega niestety się ledwo trzyma. No ale nic nie mogłem w tej kwestii zrobić niestety. Próbowałem jak mogłem, wszelkie jakieś takie zajmowanie się bestią czy Radagonem osobiście. Jak na Radagonie miał pełne zdrowie prawie, tak no. No bestia jest ponad jego siły. Jak się wydaje, coraz bardziej mnie. Przy czym nawet jeśli jest ponad jego siły ogólnie, tak, jest z nami już przez połowę bitwy ponad. Więc jego wsparcie tak jest wielkie i wystarczające, by dać mi nadzieję na to, że przezwyciężymy los tym razem. Skoro dobra, Eldyńskie Gwiazdy puściła. Czyli kwintesencję bezużyteczności, jak ja ją nazywam teraz. Bo naprawdę, nieważne co mi powiecie o Eldyńskich Gwiazdach, nadal nie widzę ich zastosowania w niczym. A więc tak. I mamy to. Eldyńska Bestia pokonana po raz drugi. Jest to nagrane. Nie straciłem nagrania. Eldyński wzorunek po raz drugi. Tym razem też pokażę może, co on w ogóle ma w opisie, bo ostatnio zapomniałem.
No nie, zdążyłem. A spokojnie, zaraz to zrobimy. Tylko musimy się teleportować tutaj. Po to, by zaraz zniszczyć ten świat. Niszczyć go jako władca płomienia chaosu. I proszę. Bo to wasalna bestia wyższej woli i żywy w cielnej koncepcji porządku. Nie ma rani, nie ma niczego, zewładnij oszalałym płomieniem. Jedyna opcja. To też tutaj zrobimy. Proszę. Całkowicie inaczej to wygląda, całkowicie inaczej się to zaczyna. Podamy dead. Ale może jednak nie dead. Kurczę, powinien zdjąć moją paskę na oczy przed tym zakończeniem. Bardziej epicko by to wyglądało. Ale coś nie przemyślałem. Nie przemyślałem. Popatrzcie, Marika się rozpada. Na popiół. Przyszedł na gruz. Tym razem wszystko jest inaczej. Okej. Dobra, to nie miało znaczenia, czy zdejmę, czy nie, tę moją przepaskę. Nasza głowa i tak stała się jakimś wielkim okiem Szarłona, czy czymś innym. No dobra. Chociaż w sumie pytanie, czy to nadal my? Czy może nie jest to już taka sytuacja, że ten płomień nas od środka wyniszczył? Teraz przejął resztki naszego ciała, by zniszczyć ten świat. No nie wiem. Ale widzicie to. Dzieje się to przed waszymi oczami, przed moimi. Ukończyliśmy oficjalnie Elden Ringa już w 100%. Więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobała ta seria i że jesteście dumni z mojego osiągnięcia. A w szczególności ty, drogi Beboku, który ciągle mi marudził, że mało ci Eldena. Więc tak. Stało się. Drzewo zniszczone. Na wszystkim ślady palców. Świat chyba został zniszczony już tak doszczętnie. Nie widzę innej możliwości po prostu. Stało się. Jako, że już po wszystkim, to powiem tylko tyle. A nie, chwilę, nie po wszystkim. No tak, jeszcze przecież ta scena. A nie, to nie jest ta scena, kiedy my siedzimy tam przy tronie czy coś. Nie, to jest coś... Coś całkiem innego. Okej, to jest coś innego. Lord of Frenzied Flame. I will seek you. As far as you may travel. To deliver you what is yours. Była Melina. Destined death. Ona otworzyła drugie oko. Pierwszy raz widzę ją z otwartym tym okiem. On tyle, wow. No i mamy to. Władca Oszalałego Płomienia oraz Eldeński Krąg. Oficjalnie jestem wśród 7,8% graczy, którzy mają wszystko, co się da zrobione w Elden Ringu. No i cóż. Na podsumowanie powiem tylko tyle. Podobnie jak większość gier z From Software, przyjemnie się grało, super gra. Wyzwanie non-stop. Niektóre rzeczy mogły być rage quitowe, niektóre rzeczy mogły być trudne. Ale to jest bardzo dobra gra. Każdemu, kto to oglądał, jeszcze sam nie grał, a chciałby spróbować, zdecydowanie polecam. Grajcie, cieszcie się. No co prawda nie będziecie mieć takich niektórych fajnych niespodzianek, jak ja miałem czy coś, ale... Chyba by się tym przejmował. Najważniejsze, że się udało, że to wszystko już za nami. I cóż, jak już też wspominałem, NG+, na razie nie planuję. Prawdopodobnie pora odpocząć od Eldyńskiego Kręgu i Souls-like'ów na jakiś czas. Poruszyć inne zaniedbane trochę gry. A za jakiś czas, kto wie, może powrócimy z czymś nowym. Niemniej jednak, na tym kończymy.
I nie wiem, czy chcecie słuchać napisów końcowych. Tak, słuchać, bo jest to też fajna muzyczka. Ale tak, dla mnie to by było na tyle. No i do zobaczenia w kolejnych epizodach z innych gier. Więc no, trzymajcie się i hej, hej. No i wiecie co, oszczędzę wam tych napisów końcowych. Co mi tam szkodzi.